Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, owce wypuściłem na trzecią kwaterę. Przed chwilą dosłownie jest godzina 7. Już sobie chodzą tutaj, niech wypasają. Tu pewnie z 2-3 dni będą, zanim to wypasą. I wrócą z powrotem na pierwszą kwaterę. Tutaj troszkę odpocznie ta łąka. A popasą się tutaj. Komary strasznie gryzą. Dzisiaj rano jest strasznie wilgotno, bo popadało i strasznie tną te komary. O, i przyjdę tu za chwilę, a nie za chwilę, później zobaczymy, jak sobie radzą z tą łąką. Ile wypasam do popołudnia. Zobaczymy. Poszły tam do samego tyłu. Jeszcze im tu przyniosę wody. Do kastra. Będą sobie mogły siedzieć. Zadowolone, bo mają młodą, świeżą trawę. Widzicie, chodzą. Więc jest elegancko. Dobra, widzimy się potem. Jestem z powrotem, jest jakoś koło godziny 10. Przyszedłem nalać im wody i to trochę chleba suchego miałem w domu, więc też im tu wrzucimy. Kaster tutaj gdzieś postawię. Pewnie nie będzie suszyło, to się napiją. I wlewamy. Na razie taką konewkę wody przyniosłem, później im jeszcze doniosę. Wyskubują tu ładnie. Myślałem, że starczy to im na 3 dni, ale po tym, co teraz widzę, to chyba w 2 dni się uwiną z tym. Wodę tu mają. Suchy chleb. Wysypię im tu gdzieś na kraju i pójdziemy, też pokażę wam trochę warzyw, bo na przykład dynia już owocuje, ogórki szklarniowe też już tam ładnie schodzą. Już sobie jedzą. Ale ten chleb sobie wyzbierają. Przepraszam. Tam bojka coś, floki obwąchuje. Coś mu tam nie spasowało. A te tutaj wcinają. Ładnie tą trawę tutaj wyjadają. Więc fajnie. No i tu znowu wypasą, pójdą na tamtą kwaterę, tu trawa odrośnie, pójdą znowu na drugą kwaterę. Tak po trochę sobie będą wypasać. Pójdziemy też do kur pod koniec. No niestety owies powaliło strasznie. Wam pokazuję. Na przykład tutaj na środku powalone, tam najgorzej jest tam na dole, zaraz tam przyjdziemy. Tutaj też powalone przez te deszcze. Zaraz tu przyjdziemy do foliaka. Wam pokażę. Do dyni też zaraz tu przyjdziemy. Tutaj powaliło też. Najgorzej właśnie tam na dole. Zaraz będzie widać. Wam pokażę. O, tu miejscami takie place też powalone.
najgorzej właśnie tutaj. Masakrycznie to powalone. Prawie cały ten kawałek zwaliło. Zobaczymy, jak się nie podniesie, to trudno, ale może się tam coś dźwignie. Zawsze coś. Mi chodzi głównie o słomę. Ziarno to tam druga sprawa. Zawsze coś tam będzie. No i teraz tu przejdziemy. Zobaczcie, już dynia owocuje. Tutaj ładne kwiaty dostaje. Tutaj idzie ładna dynia. Tu tutaj obok druga. I jedna dynia już tutaj fajnie rośnie. O, już ten kwiat zgubiła. I fajnie tutaj będzie rosła. Tam też kwiaty. Dynia kwitnie, tu fajnie się wije. Tam następne kwiaty. Tutaj, tam. Więc fajnie to zarosło. Ogórki tam się trochę też odbiły. Następna dynia. Szparaga też się trochę odbiła. Już fajne strączki są. Cebula, czosnek. Ziemniaki ładne, stonkami tutaj się nie dorwała do nich, więc jest elegancko. Te pomidorki koktajlowe. Tutaj zwykłe. Ogórek tutaj szklarniowy fajnie już. Właśnie już jest taki. O, tutaj idzie następny. Następny. Jest fajny to rośnie. Te pomidorki. Paprykę mi ślimaki pokosiły praktycznie całą. Więc papryki dzisiaj chyba będzie. Te pomidorki. No więc tak to wygląda. Tutaj. Elegancko. To sobie miałem wziąć. Tu tą trawę będę skaszał baranom, ale jak jeszcze podrośnie bardziej. No i barany sobie tutaj urzędują na tej kwaterze. Zaraz jeszcze tam do kur pójdziemy. Mam coś nagram. Benia, myślisz, że znowu im chleba rzucę? Ale już dostałeś. Jeszcze tu coś uszczypują. Wygryzły nawet trawę tą, co chleb leżał na niej. Dobra, to widzimy się jeszcze u kur. Jesteśmy już w stajence. U kur. Bez jakichś tam większych zmian. Jedynie dwie kury poszły na rosół. Jedna złamała sobie nogę, coś porobiła, a druga zaczęła kwoczeć, a mama nie chce, aby siadały na jajka, więc poszły na rosół. A tak to reszta tutaj sobie chodzi. Ten jarzębiaty kogucik ładnie już rośnie. Ten tutaj też fajnie wygląda z tą grzywą. Ładny. Jakoś się nie biją obaj. Żyją w zgodzie jak na razie. Zobaczymy, aż ten wyrośnie na dorosłego koguta. Czy będą się czubić, czy nie. Ale jak na razie spokój. Rzuciłem im teraz zboża. Więc sobie jedzą. Oj, i akurat kurka wskoczyła na gniazdo. Będzie znosić jajko.
bo już zna się. Znasz? Chyba zna się. Już się nagięła, więc zaraz jajko pewnie wyleci. No już wyleciał. Widzicie? Jedna wskoczyła, już zniosła, to jest kura. Dobra, to na dziś to tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy. Cześć.